Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Mind Scanners. Kochani, kontynuujemy i jeżeli to oglądacie, to w tej chwili jest ankieta na naszej społeczności na YouTubie, gdzie możecie wybrać sobie kontynuację serii, które w tej chwili trwają, czyli tam bodajże jest Abo Snakes, co tam jeszcze było? Hydronir, Void Train i coś jeszcze. A, i Milan's Adventure? Nie, Milan's Island? Nie pamiętam dokładnie jak to się zwało. No, ale chodzi o to stworzenie wysp. Głosujcie, bo nie może być tyle serii na raz, niestety. No, po prostu się nie wyrobimy z czasem. Gdyby tu wchodziły dwa odcinki dziennie, to jeszcze, ale no niestety wchodzą tylko jedne, czy wchodzi jeden odcinek. A ja niestety na dwa nie mam czasu i nie dam rady. Tak czy inaczej, Mind Scanners oraz Amanda The Adventure normalnie będą wchodzić, czyli dzisiaj wchodzi sobie Mind Scanners, jutro wchodzi Amanda, to tam w Amandzie zostały chyba ze dwa odcinki maksymalnie. Maksymalnie, gdzie tak naprawdę zrobimy te wszystkie sekrety. Dlatego już, no mówię, chcę to dokończyć, mieć się z tym spokój. Będą nowe jeszcze serie, tak czy inaczej. Więc teraz te dwie serie, które zostawiamy, będą oczywiście kontynuowane, ale i pewnie wejdą jakieś nowe. W zamian za Amandę, czy w zamian za Mind Scanner, bo nie wiem ile Mind Scannera zostało. Ale na pewno po Mind Scannerze wejdą gry logiczne, bo ja ogólnie wam, co po niektórym tu obiecałem, na przykład Mind Scanner właśnie jest obiecaną serią, dlatego na pewno ją dokończymy. No chyba, że się gdzieś zatnę i wtedy już to niestety nie wyjdzie, ale wątpię, żebym się tak zaciął. Potem polecimy oczywiście z grami logicznymi i obok jakieś sandboxy czy survivale, wiadomo, jakieś indyczki, które sobie tam będą ładnie wchodzić. Dobra, ale mniej gadania, bo już 2 minuty sobie przegadałem z wami. Kontynuujemy oczywiście Mind Scannera. No i co my tu mamy? Cześć, tu Chris Finewell. Już wiem, co się wczoraj stało. Źle odczytałem skany. Jestem takim durniem. Poza tym chyba jeden z pasków był zbyt luźny, a zatem nie krępuj się zadzwonić lub przyjść, by ustalić termin kolejnej sesji. Nie mogę się doczekać. Chris Finewell. My to czytaliśmy chyba, to ten symulant. Tak mi się wydaje, to był chyba ten symulant. Okej, mamy dwóch kolejnych pacjentów. Derek Brown i Alice Durant. Alice Durant. Zobaczmy sobie najpierw Dereka. Rodzina Dereka Brown z dnia na dzień coraz bardziej niepokoi magik zwany Pipitu, fikcyjna postać, którą odgrywa sam Derek. Alice Durant. Alice jest na tyle wiekowa, by pamiętać czasy przed asteroidą, przed wojną o Zygnokę i przed pierwszymi osiedlami struktury. Te wspomnienia ostatnimi czasy nabrały nowego życia. Babcia ma po prostu chyba demencję. Ja bym Dereka poleciał zrobić. Lecimy do Dereka. Pokłony! Oto ja, Pipitu. Magik czytający z niebios, szukający prawdy, doradca królów. Powiedzcie proszę, kim jesteście? Serwis danych, skaner myśli. Dobra, skaner myśli. Naturalnie, Pipitu już to wie. Testuję was. Pipituje wszystko. Lecimy ze skanem. Jeden z duchów nawiedzających strefę zewnętrzną. Mury go powstrzymają. Osłona. Moja dawna wieża. Chat. Ach, ile można było dostrzec przez stary, mosiężny teleskop. Piękne krajobrazy. Pipitu jest nostalgiczny. Portal. Myślałem, że już nigdy go nie zobaczę. Portal do tego Dereka. Nie ma czasu, by pożegnać się z bliskimi. Myślałem, że już nigdy go nie zobaczę. Portal do tego Dereka? Do tego Dereka to jest... Wierzę, że jest kimś innym. On myśli, że to jest jego stare alter ego. No jest pierdolnięty po prostu. Derek Brown wierzy, że opętał go duch starego magika dworskiego. Jeśli to prawda, jego problemy rodzinne to jego najmniejsze zmartwienie. Niepoczytalny. Opętanioza. Ilość 21. O Jezu, typ osobowości myśliciel. Oczekuję na terapię.
No dobra, panie Darek, lecimy z panem. Umysły niektórych pacjentów są bardziej skomplikowane niż innych. Uważaj na niestabilności, jak trauma bomby, prądo wywoławcze i, jak w tym przypadku, mózgokrzepy. Co to kurwa jest? Pipitu niepoczytalny? Nie rozśmieszaj mnie. Myślę, że to świat oszalał, nie ja. Twoje maszyny nic nie naprawią, czaszko myją. Zobaczcie, ile on ma w ogóle z tego stanu umysłu. O matko bosko, często chosko. Dobra. Panie drogi, żydowski świecznik na pewno bierzemy. To też bierzemy i potrzebujemy jeszcze tego. Kurczę, to 55, no nie zrobimy go dzisiaj. Dobra, podporządkowuję umysł poprzez lokalizację, przeliczenie i eliminację szkodliwych wzorów. Naciśnij przytrzymaj przycisk poszukiwania, by odsłonić symbole. Następnie policz, ile z nich odpowiada symbolowi na wyświetlaczu. O matko. Policz te symbole. Przycisk szukaj, naciśnij i trzymaj, by szukać. Wstaw prawidłową ilość. O matko bosko. Dziś ja jestem czasem taki nieogarnięty. Dramat. Dramat. Dobra, tak. To jest wzmacniacz osobowości. To usuwa stres. Git. 3-3. Będzie dobrze. Lecimy z terapią. Dobra. Lecimy z tym. Ja pierdzielę. 2. Dramat. Żydowski świecznik. Jezusicku, co tu się dzieje? Musimy to szybko jeszcze zrobić. To był ten. Wzmocnimy mu bardziej może, co? To będzie ten. Dobra, żydowski świecznik. To chyba tak. Dobra, lecimy z tym koksem dalej. To będzie tak. Dobra, 3 będą te. 8. Obia, kasuj. Dobra, jest git. Je git. To niech sobie już tu leci. Dobra, no nie zdążyliśmy niestety. Ale i tak jest spoko. 14 zostało. Osobowość dalej jeszcze w nim siedzi. Witam tu ponownie, Chris Finewell. Zastanawiałem się, czy doszła moja wiadomość. Ściany się przybliżają. Niedługo stracę na całe panowanie. Lepiej przyjść niezwłocznie. Za normalność i umysł. Chris Finewell. Koniec dnia 19. Utrzymanie minus 7. Standard. Śpimy. Halo? To pilne. Mój mąż Logan jest niespełna rozumu. Zaczęło się to teraz po urodzeniu naszego drugiego dziecka. Bije mnie i bije też dzieci. Musisz nam pomóc. Myślałam, że urodzenie dzieci starszemu dżentelmenowi chirurgowi zapewni nam bezpieczeństwo. Okazuje się, że Logan nie jest dżentelmenem. Proszę, wyczyść mu umysł. Obawiam się, że terapia może nie wystarczyć. Logan. Nowa wiadomość od struktury. Mamy powody, by przypuszczać, że jeden z naszych skanerów myśli pracuje dla organizacji terrorystycznej Jutrzenka. Ta osoba stanowi zagrożenie dla naszych obywateli i musi być powstrzymana. Jeśli wiesz coś na ten temat, natychmiast się z nami skontaktuj. Karo za zatajenie takich informacji jest wygnanie ze struktury. Za normalność i umysł. Logan, to jesteś ty. Odnoszący sukcesy i szanowany chirurg, Logan jest najlepszym profesjonalistą w swojej dziedzinie, ale wielu z jego współpracowników zaczęło martwić się, że używa on ostrych słów, gdy mówi o swojej młodszej żonie i ich dwójce dzieci. Ty skurwysynku. Kobietę bił? Dziadu garaty?
Dobra, ale. Najpierw sobie dokończmy naszego czarodzieja. O ile damy radę go dokończyć. Kurde, te kapoki się kurczą. Podejdź bliżej, dziecino. Wszystko widzący Pipitu jest gotowy udzielić rady. Wybierz kartę jakąkolwiek. Losujesz dziewiątkę pik. Twoja kartka to dziewiątka pik. Zgadza się? Nie. Cóż to? Próbujesz oszukać Pipitu? Przeklinam cię. Zestresował się biedny. Miał być żarcik. Dobra, to jest... Kurde, za dużo tego tutaj. Ja bym sobie jeszcze mu wzmocnił raz. I tak czekam, aż tam coś rozmrozi. To będzie to. Dobra, i teraz tak. Zaniedbanie, lecisz. Żydowski świecznik. To będzie tak. Teraz leci to. To ma być taki. 3. Dobra. Chyba nie zdążymy dzisiaj tego zrobić. Oj, nie z takim czymś. Dobra, lecimy z tym. Nadzieja? Nadzieja zostawiamy. Obia, kasujemy. To też możemy skasować. Zaniedbanie tam będzie chyba, tak. Musimy niestety mu teraz zwiększyć znów. No weź! To jest to. To widzę, że będzie kolejny symbol. To było chyba tak? Tak. To było dokładnie tak, jak mówiłem. 3... Wszystkie są takie same? 6? Dobrze widzę? Jakie dzikie. Niestabilność? Niestabilność. Dobra, udało mi się go zrobić. Elegancko. Nie! Terapia ukończona, zapomniałem o jego poczytalności, czy poczytalności, o jego osobowości. Fuck me. Fuck. Kurde! Derek serwisował, Derek. Kurde, Derek. No nie. Dobra, mój drodzy, wrócę do mnie za sekundę. No szkurde, faja. Miłość, zostaw. Pustka. Oj, przepraszam. Dobra. Udało się. Terapia ukończona. Pipitu? O, Pipitu zniknął. Pipitu zniknął nareszcie, tak. Miałem już tak bardzo dość jego kaprysów i magicznych sztuczek. Należy ci się ogromne podziękowania. Dziękuję, zbawco. Dobra, udało się go naprawić. Ledwo, bo ledwo, ale się udało. Wtedy już nic nie zrobimy chyba tutaj. Zbudować też nic nie zbudujemy. Ile mamy w ogóle nauki? 366. Teoretycznie... Czy nam to jest potrzebne? Chyba nie. Leki są po jeden kapok. Uwaga, wywołuje skutki uboczne, bo można usunąć sobie nawet inne problemy. Dobra, chcę zakończyć dzień definitywnie. Tak już nic z tym nie zrobimy. Koniec dnia 20. Okej. Okay.
Tu Chris Finewell. Chciałem tylko cię ostrzec, że zamierzam wystosować oficjalne zażalenie. Twoje metody są wątpliwej jakości. Twoje podejście jest jeszcze gorsze. Ilu tak niebezpiecznie szurniętych osobników jak ja pozwalasz wędrować ulicami? Będę musiał prosić o skontaktowanie się z twoim zwierzchnikiem. To nie koniec. Chris Finewell. Pierdziele dziadu. Co ci? Czemu ty się zestresowałeś już? Halo? Nawet po przejściu na emeryturę Hoffman jest uważany za najznakomitszego sportowca struktury. Zazwyczaj okaz zdrowia fizycznego i psychicznego. Hoffman zaczął wykazywać objawy nieobliczalności. Może on dziennie będzie zbierał ten stres. 65-75. No lecimy do tego naszego doktorka. No proszę. Skaner myśli? Jak zakładam, moja żona mnie zaraportowała. Co dziwka. Ona kłamie. Co powiesz na to? Ty się odwrócisz i odejdziesz w tamtym kierunku, a ja wrócę do moich spraw. Zgoda? Muszę cię zeskanować. Cóż, czy to nie wspaniałe? Powiem ci coś. Za nic nie wierzę temu twojemu urządzeniu, więc zróbmy tak. Ja przejdę przez skan, ty ogłosisz mi poczytalnym, a ja dam ci 15 kapoków. Co ty na to? Jest ze mną te numery. Mój biały garnitur na loże chirurgów. Ten gówniarz go zrujnował. Wziął czerwony marker i nagryzmolił dwie grube czerwone linie przez całą długość. Narysowałem dwie krwawo-czerwone linie pod jego głupim nosem. Naturalnie to tylko żart. No właśnie nie. Uderzył syna pięścią. Wyświetlenie klatki piersiowej. Wygląda na tętniak aorty. Miałem młodą pacjentkę, która na to zmarła. Nic nie mogłem zrobić. Jej rodzice mnie za to obwiniali. Głupcy. Nauczyłem ich nie kwestionować więcej moich umiejętności. Nika odpowiedzialności. Zakrwawiony bicz. Należał do mojego ojca. On zrobił ze mnie mężczyznę. Bity przez ojca. No i kochani... Logan bije swoją żonę i dzieci. Przez całe dzieciństwo był karany i wyrósł w przekonaniu, że kary cielesne to klucz do dobrego zachowania. Właśnie. Na pewno nie jest poczytalny, to od razu wam mówię. Takiego świra to powinno się utylizować, no ale na szczęście... W normalnym świecie... Pewnie bym go wyczyścił. Ale tutaj postaram się mu pomóc. Przemoc Sozja. Wiecie, koleś był bity przez ojca, jakby nie patrzeć, i to samo stosuje wobec swojej rodziny. Co? Mendo. Myślałem, że mamy umowę. To urządzenie niczego nie udowadnia. Żądam prawnika. To jakiś absurd. Jeśli ta diagnoza wpłynie w jakiś sposób na moją pracę, przysięgam, zapłacisz za to. Co ty tam masz, przyjacielu? Tomasz... tego nie mamy. Ej, a co się stało z moim... What? Coś się zepsuło. Coś się popierdzieliło, dobra. Potrzebujemy tak, żydowskiego... świecznika. Potrzebujemy również... To nie jest to. To jest to. Dobra. I potrzebujemy jeszcze tego. Emolinator. Czyli od początku. To. Świecznik. I to jest chyba to, tak? Tak. Chyba tak. Dobra, lecimy na Szczecin. Robimy terapię. 22. Coś się porąbało. Usunąłem? Usunąłem, dobra.
Usuńmy teraz to. O Jezu, nie lubię tego. Nie pamiętam, jak to się robiło nawet. Nie. To było to. Teraz są bomby. Teraz są bomby. Dajcie mi ten świecznik. Pyk, pyk, pyk. Znów krew. Tylko teraz kolega nie będzie miał... To, to jest to, to jest to. To jest chyba to. Nie? Nie lubię tego. To jest chyba to. Tylko tak, temu trzeba już osobowość niestety zwiększyć. Ale dziadostwo. O, o, było, 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 było. Dobra, teraz lecimy ze świecznikiem. Będzie tak. I możemy w tej chwili zrobić jeszcze to. Dawaj, 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 dawaj. Może jeszcze zrobimy to. Wyczyściłem dziada, wyczyściłem dziada, wyczyściłem dziada. Fuck, no i dupa. Nie chciałem tego. Nie chciałem tego. Nie chciałem tego. Dobra, moi drodzy, no znów cięcie, no. Znów cięcie. Wrócę w sumie do was już jak będę miał... koniec dnia, albo jakimś cudem może mi się uda zrobić to szybciej teraz. Nie udało się. Ale jaja. Terapia ukończona. Udało mi się jeszcze w tym samym dniu. Tak mi się pięknie poukładały te kostki, że po prostu leciały praktycznie same po trzy. Co jest bardzo dziwne. Dobra, terapia ukończona. Świetnie. Czekaj, moment. Czuję się inaczej. Moje maszyny, one chyba działają? Nie doświadczyłem poczucia winy, odkąd byłem dzieckiem. Ale teraz... O... Co ja narobiłem? Zachowywałem się jak szaleniec. Przemoc nie jest rozwiązaniem. Oczywiście, że nie. Muszę przeprosić moją rodzinę. Nigdy już ich nie skrzywdzę. Przysięgam. Dziękuję za wyjęcie mi tych myśli z głowy. Teraz widzę wszystko wyraźniej. Dziękuję. Żeby to się tak dało w normalnym życiu. Żeby to się tak działo, dało w normalnym życiu, niestety. Kurde, szkoda. Jeszcze może byśmy jakoś udało. Aj, trzy sekundy, no trzy sekundy się nie udało. No. Trudno, trudno. Bywa i tak, kochani, bywa i tak. Czy my coś tu jeszcze możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić. Kończymy dzień. Ale na szczęście się udało tego naszego pończka zrobić. Mój były pacjent, pan Finewell, złożył na ciebie skargę. Okej. Struktura uznała ją za bezpodstawną. Panu Finewell został zlecony obowiązkowy okres służby na murach. Podobno bardzo cieszy go zmiana klimatu. Koniec dnia 21. Utrzymanie minus 7. Witam. Tu Willa Brown. Dziękuję ci bardzo za wyleczenie Dereka i usunięcie tego okropnego pipitu. Jeszcze jedna karciana sztuczka i sama byłabym gotowa na skan. Dziękuję. Tak, definitywnie on się stresuje. On się stresuje, no musimy szybko do niego lecieć, no. Zachowanie Britty Brown... Britty Brown? Durant. No Browna już mieliśmy chyba. Powoduje problemy w jej pracy w obsłudze klienta, ponieważ chowa się przed klientami. Lecimy do ciebie, bo ty się definitywnie stresujesz, kolego. Ach, proszę, daj mi więcej czasu. Ja... Czekaj, przepraszam. Pomyliłem cię z kimś innym. Nazywam się Hoffman. Proszę, mów mi Baras.
Mam nadzieję, że jesteś tu, by pomóc mi pozbyć się mojego wierzyciela. Wierzyciela? Świeżo wytyczony biały tor biegowy na krwisto-czerwonym żwirze. Zauważysz zakręt jedynie, gdy uniesiesz głowę i spojrzysz do przodu. Eskapista. Co to znaczy eskapista? Ja muszę zobaczyć, co to znaczy eskapista. Optymista też nie. Optymista na pewno nie, ale... Eskapista. Powiadomienie z banku dostałem? Oto. Oznacza ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością świat iluzji i wyobrażeń. Aha, czyli takie... pierdu. Lubi kolory ty... No naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mamy tego eskapistę. Dziwne. Jakieś zwierzę. Biedna mała owieczka. Ona wie. Ona wyczuwa rzeźnię. Boi się śmierci. Smakosz na pewno, nie? Miłośnik zwierząt. No jak? To on, stary Nick we własnej osobie. Niektórzy widzą jego rogi, inni nie. Ja nigdy osobiście ich nie widziałem, ale ten uśmiech rozpoznam wszędzie. Obsesja diabła? Przyjazny pamięć do twarzy, no... Pierdykasz jak głupi, jak potłuczony. Podium. Najlepszy widok jest z samej góry, ale w tłumie dostrzegam znajomą twarz. Przeraża mnie to. Wiedzony. Zegar. Wskazówki wymknęły się spod kontroli. Nadszedł czas. Mechaniczna mentalność, zestresowany, czeka na śmierć. Głęboki brak poczucia własnej wartości doprowadził Hoffmana do przekonania, że za jego osiągnięciami stoi diabeł. Teraz uważa, że diabeł wrócił domagać się zapłaty. Niepoczytalny. Diabelizacja. Myśliciel typ osobowości, dobra. Damy sobie z tobą radę. Tak. Nie wzięcie tego na poważnie byłoby błędem, skaner. Mój dług bez zostania generuje odsetki. Pierdolisz. Dobra, potrzebujemy tak. Tego, tego i tamtego. Tego, tego i śmego. I tego. O Jezu, przeliczacz. To nie jest fajne. To nie jest fajne. Terapia. Mgła. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery widziałem chyba. To potrzebujemy. Trzy akurat poleci. To będzie to raczej. Jak ładnie się znów ustawiają. Może znów nam się uda. Niepokój kasujemy. Trzeba go jeszcze troszeczkę ustawić. No bez jajec. O, jest. I tak będzie trzeba go zaraz znów ustawić, więc... to. Dobra, i tak, mgiełka, lecimy z mgłą. 8. Długo to trwa strasznie. Dobra, dajemy te kropeczki. Gniew. Wydawało mi się, że tam mrygnęło porzucenie, ale... Dobrze, miałem rację. Krew. O kurde, jaki robak. To będzie to. Kurde, fajunia, no. Oddanie? Oddanie zostawiamy. Ustka.
Animacje trwają za długo. Mgła. Cztery żaby. Cześć. Nie. Siedem było. Ty w ogóle umiesz liczyć. Czas minął. No niestety pięciu nam zabrakło. Kurde no. O, byłyby tylko dwa. Byłyby tylko dwa. Koniec dnia 22. Utrzymanie minus 7. Standard. Standard. Mówi pan Herbert. To ty leczyłeś mojego Bertiego? Zmienił się. Zachowuje się jak normalna osoba. Brakuje mi jego barwnej wyobraźni. Może teraz lepiej pasuje do waszego świata, ale nie do mojego. Mówi pani Herbert, przepraszam. Który to był Bertie? Który to był Bertie? No muszę zobaczyć. No tam się kurwa stresuje jak pojebany, no. Pacjenci, Bertie. To był Gilbert. Gilbert nie. Był ten. Bert Herbert. No dobra, no ale on nie był poczytalny. No i tak się cieszcie, że ma normalną osobowość, że go nie wyczyściłem. Bo to mogłem zrobić, jakby nie patrzeć. Bo to mogłem zrobić. Lecimy tego pajaca dokończyć. Też biegnie. Czy ja go wyczyściłem? Jezu. Kolejne cięcie. Kurde, tu będą chyba te cztery cięcia już. Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. Może da się go jakoś wyczyścić? Czy wyczyścić? Na chwilę zatrzymuję upływ czasu. Pełni przy was osobowość. Ej, teoretycznie moglibyśmy zrobić ten labirynt umysłu. Dobra, spróbujmy no, labirynt. Przeprowadza ukryte nadzieje i marzenia twojego pacjenta przez więzienny labirynt jego umysłu. Użyj labiryntu myśli, by przywrócić utraconą osobowość. Przed upływem czasu kręcić dźwignią, by uciec z labiryntu. Spróbujemy no. Spróbujemy, labirynt umysłu. Gdzie to jest? Co jest? No ale nie rozumiem. Co ja tu mam zrobić? Osobowości nie stwierdzono. Ja myślę, ojejku. No to dupa. Ja myślałem, że to... Ja myślałem, że to go uratuje. To dupa, to jak nie mamy osobowości, to nic nie zrobimy z tym. No dobra, moi drodzy, to ja robię tu cięcie i przywracamy klienta. Fuck yeah, znów się udało. Terapia ukończona. No i zrobiliśmy kolejnego klienta i nawet nie przyszliśmy do kolejnego dnia. Ja nie wiem, jakoś tak powiem wam szczerze, że... Czuję się mniej spięty, bez dwóch zdań. Czuję też, jakbym stracił starego ducha. Albo może starego ducha. Jestem ci winien podziękowania, skanerze myśli. Oto popisana karta kolekcjonerska. Przedstawiająca mnie z pucharem. Do zobaczenia. 5 sekund zostało. Wcześniej nam zabrakło trochę. No, tym razem się udało. I patrzcie, mam jeszcze 22 dzień. To prawda, no już więcej nic nie zrobimy. Ale udało mi się. Kończymy dzień oczywiście.
Koniec dnia 22. Kapoków trochę zarobiliśmy. Dobra, mówi pani Herbert, to już czytaliśmy wcześniej. Dobra, jak to wygląda? Który w ogóle mamy dzień? Dzień mamy 23. Zachowanie Brity Brown powoduje problemy w jej pracy w obsłudze klienta, ponieważ chowa się przed klientami. Elis jest na tyle wiekowa, by... Dobra, ona to tam... Wiecie, luz. Idziemy do tej Brity. Ona jest bardziej chyba w potrzebie. A więc zostałam znaleziona. Jak? Ty mnie widzisz? Przekonajmy się, czy naprawdę mnie widzisz. Noszę okulary, czy nie? Tak. Zgadza się. Może to było zbyt proste. Spróbujmy jeszcze raz. Jakiego koloru mam włosy? Blond. No, dla mnie rude. To prawda. Może naprawdę mnie widzisz? Czym tkwi twój sekret? Też masz dar niewidzialności? Czy może masz jakieś urządzenie lokalizacyjne? Może jest jeszcze dla mnie nadzieja? Skan umysłu. To jest... pancernik? Albo kameleon? Kształty się cały czas zmieniają. Nie jestem w tym za dobra, prawda? Niepewna. Filiżanka herbaty unosząca się w powietrzu. To pewnie ja ją trzymam. Zaraz wezmę łyk. Mam nadzieję, że nic nie rozleję. Wierzę, że jest niewidzialna. Techniczki w dziale inżynierii. Śmieją się, bo złożyłam kondensator danych od tyłu. Inżynieria odwrotna, no nie. Niskie poczucie własnej wartości albo zabawne. Strzeliłem. Problemy z samooceną doprowadziły Brittę do urzeczywistnienia idei, że jest niewidzialna dla innych. Niepoczytalne. Niewidzializa. Ilość 32. Oczekuję na terapię. Ja pierdzielę. Wiem, że możesz mnie widzieć, ale wierz mi, nikt inny nie może. Naprawdę mam nadzieję, że twoja maszyna sprawi, że znów stanę się widzialna. No, 2 dni to bite. Minimum 2 dni. To jest pewne. To jest pewne. Dobra, mgiełka jest tu. To zostaje i tego się pozbywamy. Bierzemy sobie to. To. To jest w miarę spoko. Dobra, El Terapią. Może będzie miło. Więc tak, lecimy najpierw z tym. Co tam wyskoczy? To będzie to potrójne. I mniejsze. O. Mgiełka teraz leci. Ptaszki. Jest ich 5. Pyk, 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 pyk. Teraz lecimy z tym. Ustaw rytm na 1. Włącz usta. Włącz urządzenie. Przełącz włącznik 10 razy. Jezu. Włącz prawe oko. To było długie. I takie to ja lubię. I to będzie duże. Będzie to. I właśnie ją zresetowałem. Matko bosko, częstochosko. Nie no, nie. Nie wolno. Cofnij, no i dupa, no. Bla, 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 bla. Zapomniałem się, no. Zapomniałem się. Zapomniałem się, kochani. To powinien być jakiś alarm. Jakiś alarm. Dobra, tak, blond, tak, 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 dobra, skaner. Jeszcze raz. Trudno powiedzieć, co to jest, chociaż sprawia mi przyjemność. Kształty tańczące po spirali, może to jakieś zwierzę, albo coś jak krzesło. Przepraszam, nie potrafię dokładnie tego opisać, niepewna. Puste lustro, widzę w nim odbicie łazienki, czystej i niedawno posprzątanej, nic nie tylko jak sądzę. Czuję się przezroczysta. Kasa w mojej pracy. Nie radzę sobie z numerami. Zazwyczaj wydaję ludziom tyle, ile mówią, że im się należy. Wszystko jakoś tak unosi się razem, wiesz?
Łatwo jest coś mówić. Dobra, jeszcze raz. Niepoczytalny. Dobra. Lecimy jeszcze raz. Giełka. I to. Tak? Dokładnie to tak. Dobra, no, terapia. Takie ładne były. To będzie to... Nie to. To jest to. Teraz idzie mgła. A może i nie mgła. Też to samo. O nie! Nie było to samo. Ale zjebałem to. Zjebawszy, generawszy. To będzie to. Giełka leci. Takie pipidówki. 2, 4, 6, 8. I zaraz znów ją zresetuję i będzie problem, ale wtedy bym się wkurzył. O Jezu, niu. To to. Weźmy ją trochę podratujmy z tą osobowością. Sztymendo, przojedna, tu jesteś. To jest to. Dajemy to. Włącz urządzenie. Włącz lewe oko. Ustaw częstotliwość na 10 000 Hz. Ustaw rytm na 2. Zmień typ światła na to. Dramat! Cztery, to będzie to. Teraz to. Ustaw rytm na 1. Wyłącz urządzenie. Przełącz włącznik 9 razy. Wyłącz urządzenie. Przełącz włącznik 3 razy. To sporo mało chyba z tym włączaniem i wyłączaniem, co? Wyłącz urządzenie, nie zdążymy. Włącz urządzenie. Zmień typ światło na X-y. Ustaw rytm na 2. Włącz, kurde, troszeczkę szybciej. Czas minął. Twój dzień roboczy dobiegł końca, obywatel wymaga dalszej terapii. No niestety. Koniec dnia 23. Nie wiem, czy znów ją nie zresetowałem. Potem nie patrzyłem i rozumiała. Oglądasz 10 sezonów strukturalnych studiów. Kurewsko nudne, ale nie możesz przestać. Udało ci się usunąć agresywną stronę mojego męża. To istny cud. Bałam się, że wyleczenie go jest niemożliwe, ale tobie się udało. Jestem taka szczęśliwa. Moje dzieci w końcu będą mieć takiego ojca, jakiego potrzebują. Przykro mi, że wywarłam na tobie presję i żałuję, że zasugerowałam tę rzecz o... osobowości. Mój mąż prosi, żeby przekazać ci to w ramach podziękowań. Dziękujemy bardzo. Zawsze pozostaniemy wdzięczni za pomoc. Plus 10 kapoków. Nice! Skaner Tumona. Potrzebujemy twojej pomocy. Spotkajmy się pod siedzibą wieści rdzenia. Jeśli ratowanie świata nie zabiera ci za dużo czasu, płacimy za to 5 kapoków. Za dużo pracy. Będę tam. Cieszę się, że jesteś. Tylko ty wśród nas posiadasz drugi stopień obywatelstwa. Musisz dotrzeć na ostatnie piętro i znaleźć duży żółty kabel danych. Dobra. Kabel idzie z newsrooma do głównej anteny. Gdy go znajdziesz, weź to małe urządzenie i przymocuj je do kabla. Gdy je przymocujesz, naciśnij 3120. To wszystko. Aktywujemy zakłócenia kamer, gdy dotrzesz na najwyższe piętro. Będziesz mieć około 10 minut. Powinno wystarczyć, ale mamy tylko tą jedną szansę. Zniszczyć strukturę. Wchodzisz do wysokiego budynku. Szklane foyer jest olbrzymie. Zauważasz czystą wodę, spływającą w dół po rzeźbach. Znajdujesz windy i jedziesz na ostatnie piętro. Ku twojemu zaskoczeniu, gdy skręcasz za róg, prawie wpadasz na Rasmussena. Nie zauważa cię. Wszyscy wydają się zajęci. Widzisz mnóstwo kabli biegnących we wszystkich kierunkach. Z newsrooma do anteny. Widzisz plątaninę kabli w różnych kolorach. Który to miał być? Żółty. Przymocowujesz małe urządzenie i wstukujesz kod 3120. Wychodzisz z budynku i dołączysz do Mony na ulicy. Okej, niech to przetestuje. 3, 1, 2, 0.
Zobaczmy. Tak, mamy sygnał. Świetna robota, skaner. Oto twoje 5 kapoków. Do usłyszenia jutro. No to jednak na ciebie to będziemy potrzebować 3 dni, moi drodzy. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a ja idę to montować, bo jest tyle cięć. To na moim brzuchu w tej chwili. Kurczę, no. To na moim brzuchu. W ogóle w czwartek mam w końcu zdjęcie szwów. Mam nadzieję, że będzie w porządku i w końcu się tego pozbędę i będę mógł się trochę ruszać bardziej, a nie tak jak teraz. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!